problem jestem z rolnikami i z kobietami. Ale jest otwarte spotkanie. Tak, jak najbardziej, to może tak jest. Próbowaliśmy, nie dało rady. Próbowaliśmy, prosiliśmy osoby, prosiliśmy kobiety, chciały się zapisać. Powiedziano nam, że przez urzędy miasta, urzędy gminy. Dobrze, bardzo proszę. Ja się tylko przedstawię, żeby nie było, że się nie przedstawiłem. Proszę bardzo. To bardzo proszę, czekamy. Dobrze, czekamy. Niestety. Czy mogę wejść do pana prezesa? A dlaczego? A to jest ostateczna decyzja? Dobrze, dziękuję. Czekamy grzecznie na organizatora. Sugeruję, żeby pani miała listę osób, które pani chce wprowadzić. Przyszła pani z listą? A Tara, mogę mieć, za chwilę. Mogę zrobić listę, mogą państwo się wylegitymują. My chcemy z panem prezesem porozmawiać. Są rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, przedsiębiorcy, kobiety i obywatele. Przygotować listę. Panie radny, rady miasta. Panie radny, pan nam umożliwi wejście. Ciszej. Ale no myśmy próbowali. To my się wpiszemy. To że możemy się wpisać. A ja się chętnie dopiszę. Przepraszam, pani wchodzi? No chcemy wejść. A po co? Jak to po co? Jesteśmy obywatelami tak jak pan. Po co? Obywatelami no, tego obywateli. Kraju. Oczywiście, a nie jesteśmy? Mi pan nas tu nie wyklucza, nie ma powodu do tego. Jesteśmy obywatelami, chcemy porozmawiać z panem prezesem. Co jestem? Obywatelką, tylko w swoim... Zerem? Nie jestem zerem. A jak, co może być o panu, który się tak o kobiecie wyraża? Właśnie. Nie jestem zerem, jestem obywatelką, posłem na Sejm, posłanką Marta Cicho, jest mi bardzo miła, z kim rozmawiam? Plecami. Dobrze, wiesz. Tu chodzi o wartości, a nie o błędy. Błędy to wy. Czy mógłby pan sprawdzić? No ale ten organizator to wyjdzie do nas? Czy porozmawia z nami? Ja nie mogę organizatora przyprowadzić. No nie dał? Przepraszam, czy już organizator podjął decyzję? Paweł, jesteś tu gdzieś? O, tam kolejny radny. Tak? Okej. A ty to dajesz na żywo? Nie. Okej. Proszę pana, co z tym organizatorem? Nie będzie mógł tu wysyłać. Wie pan, że tu jest lista. Co z tym organizatorem? Bardzo proszę. No niech ktoś mi odpowie. Ja się wylegitymuję, proszę bardzo. Chciałabym wejść, dopiszcie mnie państwo do listy. O, panie rzeczniku.
przez urzędnik gminy i nie dało rady. No nie wszyscy, jeszcze tyle osób czeka. Jeszcze czekają, a nie chcielibyśmy tu blokować. Chcielibyśmy wejść, a nie blokować wejścia. Nie chcemy blokować wejścia, chcemy po prostu wejść. Bez transparentów, bez szczekaczy, chcemy wejść do pana prezesa. Pan poseł, co pan chce powiedzieć dzisiaj panu prezesowi? Chcę powiedzieć to, co chcą powiedzieć tutaj ze mną rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy regionu. Wie pan, że na Lubelszczyźnie padło kilkadziesiąt grup producentów. Byliśmy pod Armirem tutaj z panem Misiurem. Chcę to powiedzieć, że zaczęli coś robić. Proszę bardzo, ja tu nie muszę. Ale chcę też zapytać, dlaczego zrobili to, co zrobili, co mamy napisane na transparentach. Dlaczego ograniczane są prawa kobiet, dlaczego jest robiona kampania za publiczne pieniądze. Wiele, wiele innych rzeczy. Próbowałam dostać się do spotkania. Chcę zapytać, a parę mi znowu. Ja panowi nie wejdę. No nie. Słuchajcie. Może bokiem. Nie, no słuchajcie. Nie, gdzieś jeszcze byście zadali pytanie. Czyli co, są lepsi i gorsi? Panowie, panie. Rymek, a media wejdą, czy nie? Nie, czekamy na organizatora. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę, my nie chcemy tu blokować wejścia, dlatego no, proszę uprzejmie. No ale czekamy po prostu na wejście. Nie przyjdzie do nas organizator. Bo my nie chcemy blokować wejścia. O, możemy opłacić. Nie chcemy blokować wejścia. Niech wyjdzie do nas organizator, powie nam, czy nas wpuścicie, czy nas nie wpuścicie, żeby nie blokować wejścia. Po prostu. Powiedzcie nam, czy zostaniemy wpuszczeni. Tyle można zrobić. Ja jestem za mała. No, heratowałbym się, ale nie wiem, czy słony nie ustawię. Ale niech nam powiedzą, czy nas wpuścicie, czy nas nie wpuścicie. Tu chcą wejść ludzie. My nie chcemy wam dezorganizować pracy. Wyjdziemy, jeśli nie zostaniemy wpuszczeni. Już. Niech pan zapyta organizatora. No nic nie słychać, ja słyszę. Niech pan zapyta organizatora, czy nas wpuści, jak nie słychać. Jeśli nas nie wpuści, to pójdziemy, nie chcemy blokować wejścia. Słyszy pan teraz? Słyszy pan? Niech pan poprosi organizatora do nas. My chcemy grzecznie zapytać, czy zostaniemy wpuszczeni. Jeśli nie, no to idziemy przed budynek. Idziemy. Wpuścicie nas? No dlaczego? Co by było za to? Posłuchajcie, czy mogę prosić organizatora? Boże się przekona. Ale to co, boicie się zadawanych pytań? Tak się odgrażacie? Oj, dużo, dużo. Ale czemu się pan tak uśmiecha? To śmieszy pana, że inni nie mogą wejść? Na rękę, tak. Boicie się pytań? No to proszę nas puścić. Ale dlaczego nie ma takiej możliwości? Skoro się nie boicie, nie macie nic do ukrycia, to możemy porozmawiać. Kruk, mulawa. Wszyscy wchodzą bokiem. Tak. Może dla posłów jest bokiem wejście. Za mną przed... My chcemy uzyskać informacje. No jeszcze wchodzą. Ja nie chcę być puszczana bokiem jak prominent jakiś. Ja chcę zwrócić. Jak piłka. Kaleki nie chcą.
Cześć. Dzień dobry. Niech tu przyjdzie do nas organizator. Chociaż tyle, niech nam okaże. Przepraszam. My prosimy organizatora, niech wejdzie do nas organizator. Niech nam powie, czy nas puszczą, czy nie. Nie chcemy państwu blokować wejścia. Chcemy zapytać, czy zostaniemy wpuszczeni. Jeśli nie wszyscy, może jedna osoba, może przedstawiciel rolników, może przedstawiciel przedsiębiorców. Chcemy informacji od państwa. Już pana pojadę. Dobra. Przepraszam pana, pan poprosi organizatora. Proszę pana, bo poprosi organizatora. Czekamy, czy przyjdzie do nas organizator. A cóż to stoi? To stoi przecież. Niech ktoś zobaczy, czy tam z boku nie podjeżdża prezes. To nie mógł. Nie mógł. Czy przyjdzie do nas organizator? A ten rzecznik, to czego chodzi? Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Panie rzeczniku, czy przyjdzie do nas organizator? Panie rzeczniku, czy przyjdzie do nas organizator? Bardzo prosimy, czekamy. Panie rzeczniku, drodzy państwo, niech przyjdzie do nas organizator i nam powie, czy zostaniemy wpuszczeni. Nie no, to jest dlatego... No, bo to internet jest... Czy pan jest organizatorem? Tak, jest jego internet. Dzień dobry, pan jest organizatorem? Proszę, chcemy wejść. Proszę powołać organizatora. Co powiedział? Nie wiem, co powiedział. Mówi, że nie jesteśmy obywatelami. Takim nie jesteśmy. Nie jesteśmy dla nich. Nie wiem. Czy prezes już przyjechał, czy nie? Proszę nas puścić. Czy możecie wezwać organizatora? Dobra. Nie? Prosimy o wezwanie organizatora. Nie odejdziemy, jeśli nam nie powie, czy zostaniemy wpuszczeni. Szanowni państwo, my czekamy cały czas na organizatora. Chcemy zadać panu prezesowi pytania. To jest spotkanie otwarte. W związku z tym, jako obywatele tego państwa, mieszkańcy Lublina, chcemy zapytać o rzeczy, które nas trapią. Mamy do tego pełne prawo. Wejdziemy bez czekaczek, wejdziemy bez transparentów. Chcemy zadać tylko pytania. Chcemy zostać wpuszczeni. Jeśli nie wszyscy, to przynajmniej reprezentacja. Rolników, przedsiębiorców, mieszkańców regionu. Wzywamy organizatora, niech do nas wyjdzie.
Chcemy porozmawiać z panem prezesem Kaczyńskim. Skoro boi się wyjść do debaty, żeby posłuchać, jaki ma plan na Polskę, chcemy zadać mu te pytania osobiście. Takie spotkanie jak wasze jest przestrzenią do tego, żeby móc zadać pytania rządzącym. Prosimy, żeby przyszedł do nas organizator. Chcemy wiedzieć, czy zostaniemy wpuszczeni. A jeśli nie, to dlaczego? Gdzie były te złote listy tych złotych dzieci? Moskali, których znajomi przed chwilą wchodzili bez zapisania. Pan wszedł, powiedział, że jest od Moskala i został wpuszczony. A my to co? Gorszy sort? Gdzie jest organizator? Co to jest państwo PiS czy wszystkich obywateli? Pani poseł, pani niech nie mąci tutaj, bo pani jest dobrą mącicielką i tyle. Oczywiście, że mąci. A w czym ma mące, proszę pana? Dzień dobry, dzień dobry. A w czym mące, proszę pana? Pani poseł, ja zadam pani proste pytanie. Bardzo proszę. Bardzo się cieszę. Kiedyś spotkała mnie pani na krakowskim przedmieściu, zgadza się? Tak. Zadałem pani proste pytanie. Który z wymienionych premierów w ciągu 2 lat 4 razy z Władimirowiczem Putinem się spotkał? I co pani powiedziała, że Morawiecki? Widzi pani, nawet wtedy pani skłamała. No niestety. Proszę pana, a który, tak? Tak, który z szefów nie? partii mówił... Nie, pani poseł, pytanie Który mówił jasne, Rosjanie proste. Przyjaciele nasi? Tak. Pan, który? Jarosław Kaczyński. Wtedy nie miał statusu premiera. A który z premierów zgodził się na przepływ milionów ton węgla z Rosji do Polski? Który z premierów? A kto wpuścił tony zboża i do dziś nie ma listy pani poseł, przedsiębiorców, którzy zarobili na zboże? Niech pani nie mąci. Jak była pandemia, afera respiratorowa. Jak wjeżdżało zboże, afera zbożowa. A teraz, jak są imigranci, afera z imigrantami. Wy na wszystkim chcecie zarobić. Pan przyszedł ich tu reprezentować. Bardzo się cieszę. A czego pani twierdzi, że ich reprezentuje? Jestem osobą niezależną. A kim mam pan prawo. Jest? Słuchaj, przepraszam. Mam się przedstawić? Tak. Krzysztof Jarocki. Bardzo mi miło, Marta Pisło. Tak jest, kojarzy pani. Wie pani co, pani poseł? Wczoraj panią Adrian Karalenbach, przepraszam za nerwy, załatwił po mistrzowsku. Pani nawet nie wie odnośnie relokacji imigrantów. Pani 3 polityków z Platformy co powiedziało, że będziemy przyjmować nielegalnych imigrantów, a pani powiedziała nie, bo to oddzielne, indywidualne. Ale przyjęliśmy nielegalnych? Ile wiz, proszę pana? 250 tysięcy wpuściliście. Przedawane wizy na targu, za łapówki, proszę pana. Pani poseł, najbardziej otwarte drzwi dla imigrantów w całej Europie. Pani poseł, powiem krótko. Donald Tusk, raus nach Berlin. Rozumie pani, co to znaczy? Raus nach Berlin. Wie pan co? Niech pan zaczeka. Za żadnego premiera nie było do tej pory takiego wjazdu zboża niewiadomego pochodzenia do Polski. Prawo i Sprawiedliwość mówi o polskich rodzinach, a wjechało 2 miliony ton zboża, które nie spełnia standardów, które trafia na polskie stoły. Jest to raport NIK-u. Jeżeli pan chce dyskutować, to proszę się z tym zapoznać. Pani poseł, wstyd, przykro mi. Wstyd to jest to, co zostało zrobione z polskimi rodzinami. A nie wstyd panu, że pan nie wszedł, tylko stoi pod drzwiami i żebrze, żeby wejść? Nie wstyd panu, że pana ukochany prezes nie wpuścił pana? Takiego nie ma. Nie pan wstyd dostał panu, za to, żeby tu przyjść mącić. Co znaczy mącić? No, nie. Bo ja tu przyszedłem po prostu tak z ciekawości, bo przypadkowo nie przyszedłem. Wie pan co? Ja panu powiem jedną rzecz. Nawet tekst, którego pan użył, jak tam rączka, to znaczy, że pan podchodzi z pogardą do kobiety. To jest... Wie pan proszę co? Pana. To jest brak szacunku, nie, którego pan nie miał. Pierwsze zdjęcia były, pani poseł miała na prawej stronie uszkodzona ręka, a teraz ma na lewej. Chyba pan żartuje. Czym pani przyjechała? Wie pan co? Rączka w porządku, ale bark wybity, proszę pana, i kwiat na lewej. I mam dokumenty medyczne. Niech pan powie, gdzie jest w tej chwili lista firm ściągających zboże niewiadomego pochodzenia. Wie pan, to do rządzących, a nie do mnie. Wie pan, kandydat na senatora. Idźcie do środka, nie macie do środka. Ale proszę nie szarpać posła na Sejm. Nietykalność.
Mam przypomnieć państwu, że poseł ma immunitet i ma nie, nie można... Nie, ja jestem z tymi panami. Nie prawda. Proszę się nie przesłuchać na prawie posłowie. Naprawdę, nie ma to, nie ma jeszcze czasu. Nie, nie ma sensu, słuchajcie. Nie ma sensu, to jest spotkanie dla wybranych. To jest spotkanie dla wybranych. Zostawą zatrzymaną, nie wolno na wpadki. Pani jest wybrańcem tego narodu. Ty byś się wstydził. Wstydziłbyś się. Niestety nie, bo mnie nie chcą wpuścić. Wstydziłbyś się. Biedę masz na wsi. Jest bieda na wsi, ja jestem ze wsi, co? Ty masz biedę też na wsi? No tak, mam biedę na wsi. No. Bo każdy ma się ciekawe, ile hektarów dostał. Traktory na, ten, na wesele dostają, tak? No, biedę masz na wsi. No i co? No biedę masz na wsi, no ja wiem, że nie ma. Za 700 tysięcy traktor. Ten byśmy chcieli wiedzieć. A nie może. Być no, nie ma. Nie można. Nie kłócić się, my tu chcieliśmy pozostawiać. Szanowni państwo, nie chcą nas wpuścić, nie ma sensu się szarpać. Idziemy, bo naprawdę zaraz powiedzą, że przyszliśmy rozrabiać, a my przyszliśmy wejść tutaj i porozmawiać. Pan się pięknie do nas uśmiecha, my do pana również. Nie jesteśmy, proszę pana, wybrańcami, tak jak pan. A, no, ja nie jestem też wybrańcą. Ale ja ciężko pracuję. Ale pan sama, ja wszyscy ciężko pracujemy. Słowa na K używa, ciężko pracują. Pan jest wybrańcem, chodź, idziemy. No. Życzymy wszystkiego dobrego. Wystarczy nam bałagan z telewizji, który pani tam robi. Pani nie robi żadnego bałaganu. Tak, pani robi. A jaki robi bałagan? Nie pozwala pani wcina się, pani narzeka na to, że nie może pani powiedzieć. Może pani tam powiedzieć. A jaką telewizję pan ogląda? Może, Stójnie. Sekundę, trzeba z człowiekiem, proszę pana. Gdybym mogła powiedzieć jedno zdanie do końca, gdyby mi nikt nie przerywał, to bym nie musiała walczyć o głos, a ja muszę telewizji polskiej, bo tak mówią, walczyć o jedno zdanie, bo zaraz mi przerywają. Jak tylko powiem coś, co się nie podoba tej władzy, to natychmiast mi się przerywa. Ja tam nie chodzę po to, proszę pana, bo mi się podoba to studio, tylko chodzę po to, żeby powiedzieć to, co myślę i to, co mówią do mnie obywatele. Słyszy pani, jak słucham? I bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że pani teraz mnie nie będzie przerywać. Nie. Wystarczy, że pani na początku zaczyna od uogólnień, które nie są udokumentowane. Jeżeli jest 268 sztuk przejścia w kolejce za łapówkę, to my zrobiliście 268 tysięcy. 1000 razy do łapówki. To nie są łapówki, tylko przez to, że przeszli w kolejce, że po prostu dostali pozwolenie na pracę. Jeżeli tak to odbieracie, jeżeli pani wypowiedź zaczyna się od kłamstwa, no to nic się pani nie dzieje, że pani nie przerywała. Pytanie do pani teraz posła. Dlaczego pani tu się pojawiła? Co pani chciała tutaj? Proszę pana, jestem tutaj z mieszkańcami regionu, z rolnikami, przedsiębiorcami, mieszkańcami regionu, którzy chcieli zadać prezesowi pytania. Dlaczego Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej postąpił tak, a nie inaczej z kobietami? Dlaczego jest tyle afer? Dlaczego rozumowiona jest kampania za poprzednie wybory? Dlaczego tak traktuje się obywateli? Wiele pytań mam do pana prezesa. Nie muszę z tym transparentami. Ja tylko chciałam zapytać. Czy mogę pani odpowiedzieć? Ale pan nie jest panem prezesem. Nie. Bo nie mam innej możliwości. Ma pani. Nie mam kamerami. Nie odpisuje się mi na interpelacje merytoryczne. Nie mogę się mówić z żadnym ministrem, a próbuję. Jako poseł na Sejm ograniczam się sposób wykonywania mandatu. A robię to w imieniu mieszkańców regionu. Ja nie piszę interpelacji dla sztuki, tylko piszę, żeby pomóc ludziom. Ale to jest chyba publiczne wybranie tutaj, tak? To jest otwarte, czy nie? Nie, nie, ja jest otwarte, bo po prostu nie jest otwarte dla tego, ja pytam pani że jak pani wejdzie, jak pani wejdzie, to będzie bałagan. Więc dlatego nie jest otwarte. Ale pan zadaje pytanie. Słucham, słucham na pani.
Proszę pana, gdybym mogła zadać pytanie prezesowi, to bym zadała sobie. Nie, 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 nie